Cześć, Sysanie, też na dzisiejszym odcinku będziemy instalowali stokowego ROMa, w zasadzie nie stokowego, będziemy instalowali czystego ROMa z czystym Androidem na naszego Xiaomi A1. Dzisiaj Wam pokażę właśnie w jaki sposób pozbyć się tego interfejsu MIUI, czyli interfejsu od Xiaomi, więc zapraszam. Ok, jak dobrze widzimy, mamy aktualnie zainstalowane MIUI Global wersji 10.3.6.0, a będziemy instalowali stokowego Androida, dokładniej będziemy instalowali ROMa, który się nazywa Pixel Experience. Jest to stokowy ROM, dokładniej na nasz telefon. Ściągamy go z oficjalnej strony pixelexperience.com. Tak, patrzyłem przed chwilą na dostępstwa, ale nic nie ma na jutro ciekawego. No i wybieramy sobie z listy telefony Xiaomi i na samym dole jest nasz Redmi Note 7, prawie na samym dole jest Pro. Przedostatni jest właśnie 7 Lavender i to jest właśnie nasz telefon, jest to Androida 10 bety, nie ma od tego ROMu Pixel Experience, ale za to mamy Androida Pie i to całkiem nowo. Nie, że tak powiedzmy, no nie za stary. 09.17, 17 września, no to dosyć świeże, możemy pobrać. Czemu by nie? Co z tego, że mamy już 7 października? Jak wiecie, nie wszystko jest takie proste i tutaj również będzie to od nas wymagać troszeczkę pracy, nie tylko i wyłącznie na telefonie pobranie tego ROMa, tak jak na przykład teraz, tylko po prostu będziemy musieli. Tak, szczegóły. Nie musimy tego już pobierać, bo ja to już mam. A więc dobra. Będziemy musieli odblokować. Pierwsze, co musimy zrobić, to odblokować nasz bootloader. A więc po pobraniu naszego ROMa od razu go kopiujemy na kartę SD albo czyścimy nasz telefon i dopiero wtedy go kopiujemy. Jeżeli nie macie karty SD, to dopiero wtedy pobieramy go jeszcze raz. Albo jeszcze inna opcja, pobieramy go na komputerze i kopiujemy na telefon po formacie. Bo po odblokowaniu bootloadera robi się automatyczny format i nie macie na to wpływu żadnego. Teraz, jak do tego wszystkiego dojść? Ja tutaj ROMa już mam pobranego na karcie SD, więc nie boję się o to. Wchodzimy sobie w ustawienia przede wszystkim właśnie o telefonie. I tutaj mamy coś takiego jak wersja pasma podstawowego. Klikamy na to kilka razy. A chyba raczej to będzie wersja jądra, tak? Wersja jądra. Nie, na wersji jądra w Xiaomi akurat jest diagnostyka i tutaj możemy diagnozować, co nam działa, co nie działa. W tym wypadku to będzie raczej wersja MIUI. Tak, wersja MIUI odblokowuje. W stokowych Androidach właśnie jest troszeczkę inaczej to poukładane. I teraz w dodatkowych ustawieniach, o tutaj, aktywowały nam się opcje programistyczne i możemy się w końcu pozbyć tej nakładki producenta systemu. Chociaż jest to zoptymalizowane bardzo dobrze. Aczkolwiek poszukamy innej alternatywy. Wchodzimy sobie w opcje programistyczne i mamy odblokowanie OM. To macie domyślnie odznaczone i musicie to zaznaczyć. Po zaznaczeniu musicie wpisać wasz kod PIN do odblokowania ekranu. Właśnie w taki sposób i po prostu przejść dalej. Włącz zdjęcie blokady OM. OK. Stan odblokowania MIUI. Zgadzam się. Urządzenie jest zablokowane, telefon jest bezpieczny. Dodaj konto i urządzenie. Jeżeli nie jesteście zalogowani na konto Xiaomi, musicie to zrobić. Nie udało się zweryfikować, spróbuj dodać konto. Ja tutaj mam już konto powiązane bardzo dobrze. Konto Xiaomi, nie też na Official Analytical z Facebookiem. Zobaczymy, czy jest mój identyfikator. Nie ma. W takim wypadku musimy się wylogować z naszego konta. Notatki. Galeria, zachowamy to sobie. Musimy teraz wprowadzić hasło do naszego konta Xiaomi. Tak, po prawidłowym wpisaniu konta funkcja znajdź urządzenie została wyłączona. Już nie jesteśmy zalogowani do konta, więc z powrotem wracamy sobie do ustawień dodatkowych. I wchodzimy sobie w opcje programistyczne. Stan odblokowania Mi. Zgadzam się. Dodaj konto i urządzenie. I tutaj logujemy się na konto naszym numerem telefonu.
Tak wygląda ekran po poprawnym zalogowaniu się. Klikamy kontynuuj. Od razu nam znaleźć urządzenie się aktywowało. Jesteśmy zalogowani. Klikamy rozumiem. Przygotowanie do dodania konta. Hop. W sumie konto już mamy dodane. Pomyślnie dodano konto Xiaomi. OK. Dodaliśmy nasze konto jeszcze raz. Tutaj go niestety wymaga ta procedura. A więc teraz musimy odblokować naszego bootloadera. Aby to zrobić, no mamy trochę mało tej baterii, aczkolwiek to nie powinien być żaden problem. Wyłączamy nasze urządzenie. Po wyłączeniu odpalamy mu tryb fast boot, czyli trzymamy tak. Chyba lepiej będzie to wyglądać bez pokrowca, jak wam pokażę w sumie. Będzie się może bardziej ślizgać, ale dobra. Mniejsza z tym. Naciskamy klawisz włączania plus zmniejszenia głośności. I nasz telefon powinien wystartować w trybie fast boota, właśnie takim jak ten. Teraz musimy się przenieść na komputer, lecz przed wykonaniem tego musimy podłączyć nasz telefon przewodem do naszego laptopa lub też komputera. Lecz to nie jest takie proste, ponieważ zazwyczaj nowsze urządzenia używają nowszych magistral 2.0, jak i 3.0. A tutaj u mnie właśnie jest magistrala 2.0 i to jeszcze od AMD, a więc nie będzie to do końca działać. Będziecie potrzebowali w takim wypadku, jeżeli wam nie wykryje program na komputerze, który wam pokażę zaraz, waszych sterowników. W moim wypadku tak jest niestety. Mam dosyć nowego lapka z pierwszego kwartału 2019 roku, a więc trochę ciężko. Muszę póki co odłączyć myszkę, która jest na 2.0 i podłączyć specjalnego huba. Jest to po prostu zwykły rozgałęźnik USB, tylko że bez obudowy. I dopiero przez huba podłączamy telefon kablem USB. Jeżeli wam bez huba nie zadziała. No, a nie każdy taki hub w domu ma. Ok. Podłączyłem telefon hubem. Aktualnie. Odłączamy go. Po podłączeniu go powinny zostać wykryte dwa urządzenia. Zostało wykryte jedno. Ale jeszcze się upewnijmy. Tak, nie mam teraz żadnego urządzenia wskazującego. Dobra, przenosimy się na kompa. Okej, widzimy się już na komputerze. Nasz prawidłowo zainstalowany sterownik właśnie wygląda w taki sposób. Pod Android Phone mamy Android Bootloader Interface. I sterownik musi być od Xiaomi. Oczywiście sterownik będzie w całej paczce, do której tutaj macie linka do pobrania. To jest oficjalne narzędzie od Xiaomi, także to nie są żadne wirusy. Wszystko jest ze strony MIUI. I to mniej więcej wygląda tak. MIUI Unlock. Macie tutaj jeszcze właśnie te sterowniki 64-bitowe, ale oczywiście mi USB driver uruchamiacie jako administrator i instalujecie sterowniki, jeżeli system wam nie zainstaluje ręcznie. Dobra. Ale przede wszystkim skupimy się na tym narzędziu. To jest narzędzie do odblokowania bootloadera od Xiaomi. Tutaj musimy kliknąć Agree i się zalogować na nasze konto Xiaomi, które jest powiązane z naszym telefonem. Dokładnie na to samo. Może być to numer telefonu, może być to adres e-mail lub nawet identyfikator konta Xiaomi. Ok, aktualnie kliknąłem zaloguj. Już nas loguje, jak widzimy, do naszego konta. Identyfikator ciężko zapamiętać, bo to jest taki zbiór liczb, właśnie 6280782. To nie jest mój numer telefonu, żeby nie było. Jak widzicie, Unlock will erase your data, Mi Phone. Został wykryty nasz telefon. A teraz wam pokażę, jakie problemy będą temu towarzyszyć, kiedy telefon może nie zostać wykryty i po prostu po odpaleniu tego narzędzia może zostać ponownie uruchomiony. A więc teraz na szybko się przerzucę na telefon. Ok, wracamy na telefon. Nasz telefon jest podłączony hubem aktualnie, ale jak przykładowo chcielibyśmy, narzędzie jeszcze jest odpalone na kompie, podłączyć go Phone Not Connected przy pomocy portu USB, który jest bezpośrednio w laptopie. Zobaczcie, co tu się stanie. Nasze urządzenie już nie jest wykrywane w menedżerze urządzeń. Zacznijmy od tego, co oczywiście skutkuje tym, że w programie również nie jest wykrywane i na ekranie naszego telefonu pojawiła się ciekawa informacja. Press any key to shut down, czyli naciśnij dowolny przycisk, aby uruchomić ponownie urządzenie. Czyli coś tu nie zaskoczyło. Właśnie
ten sterownik USB, o którym wam mówiłem. Właśnie z tego powodu trzeba używać koncentratora, a więc jeszcze raz, jesteśmy zmuszeni uruchomić tryb fastboot, tylko już z połączonym kablem USB na właściwym porcie. Na koncentratorze. W moim wypadku takim wy możecie mieć innego huba USB, ale jeżeli macie sprzęt nowszej generacji, musicie mieć huba. Nawet na USB 2.0 gołem próbowałem go podłączać i jest dokładnie to samo. A na hubie... Voila, czary mary, telefon wykrywany. I przez program, i przez menedżer urządzeń. Nic tu się nie pokazuje. Także sami widzicie. Po prostu hub ma własny moduł tutaj, który widzicie, który jest starszą magistralą USB rozdzielającą. No i właśnie dzięki temu modułowi jesteśmy w stanie to zrobić, bo po prostu podłączyliśmy starszą urządzenie ze starszą magistralą na nowszą magistralę. I dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie to zrobić, bo fastboot od Xiaomi wymaga starszych magistral USB. Takich starszych PC-ów właśnie 2012, 13, 14 rok, a nie 19. Ok, a więc uwaga, klikamy unlock. 3, 2, 1, hop. Aha, jeszcze mamy potwierdzenie do tego. Unlock the phone will erase all phone data whether whether to continue to the unlock phone. Unlock anyway. Kolejne zabezpieczenie. Sprytnie to się mi odmyśliło. Unlocked device is easy target for malware. Tak, wiadomo, że jest odblokowany bootloader, to przez debugowanie USB każde robaczki mogą nam się tutaj wcisnąć do tego systemu opartym na Linuxie. Ale dobra, klikamy unlock anyway. I uwaga, nasze urządzenie się aktualnie odblokowywuje. Zaraz zostanie ponownie uruchomione i sformatowane. 100% unlocking reboot phone. Tyle. Nasze urządzenie aktualnie zyskało status unlocked, bo jak widzimy tutaj pojawiło się coś nowego, czego nie było. Teraz aktualnie przywraca sobie z powrotem pliczki systemowe. Czyli wygląda to tak praktycznie jak świeża instalacja, a tak naprawdę dostosowuje sobie po prostu system właśnie pod odblokowanego bootloadera. Jeżeli mamy unlock successfully, praktycznie możemy już odłączyć nasz telefon od komputera, aczkolwiek jednak jeszcze nie. Musimy poczekać, aż nasz system się zbutuje. Po pierwszym uruchomieniu możemy się trochę zdziwić, ale widzimy taki ekran właśnie FRP w wykonaniu Xiaomi. I tutaj musimy aktywować właśnie nasze urządzenie, logując się na konto, z którego właśnie odblokowywaliśmy bootloadera. Tak to fajnie ma Xiaomi zrobione, że w zasadzie trzeba się na to nasze konto zalogować. To jest takie coś jak blokada od Google, FRP, tylko w wykonaniu Xiaomi, a więc to jest takie dosłownie softowe, że wystarczy, że się zalogujemy do naszego konta i nie musimy żadnych tokenów szukać i tak dalej i mieć po prostu problemy z FRP. To sobie pominiemy, dosłownie konfigurujemy nasz telefon tylko po to, żeby zajrzeć do opcji programistycznych. Żebyście nie mieli zablokowanej szyny pamięci, nie logujcie się do konta Google, bo może się FRP aktywować od Google'a. A więc na to trzeba uważać. Nie dajecie po prostu nic. Niech nasz telefon się dosłownie skonfiguruje tak po prostu na pusto, żeby po prostu można było wejść do opcji programistycznych i włączyć debugowanie USB, bo może być to w kolejnych krokach dość przydatne. Także nie konfigurujemy kompletnie nic. Tylko motyw, konfiguracja zakończona, wczytywanie aplikacji i dosłownie. Nic, po prostu nie będziemy kompletnie instalować, wchodzimy do opcji programistycznych i zaraz będziemy instalowali TWRP. A swoją drogą, jeżeli już mamy telefon odblokowany, to narzędzie już nam nie będzie do odblokowywania bootloadera potrzebne. Ok, mamy nasz domyślny ekran główny. Wchodzimy sobie od razu w ustawienia. Pierwsze co szukamy, dodatkowe ustawienia. Ok, jesteśmy w dodatkowych ustawieniach. Potem musimy znaleźć opcje programistyczne, ale domyślnie po resecie nie ma ich, a więc musimy zrobić to samo, więc wchodzimy znów w o telefonie i wersja MIUI. A więc tak, chyba to było 7 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. Jesteś programistą, dokładnie. Teraz sobie wracamy z powrotem do dodatkowych ustawień, opcje programistyczne i przede wszystkim odpalamy debugowanie USB. To jest dość istotne, instaluj przez USB. To jest również dość istotne. Debugowanie USB, ustawienie bezpieczeństwa na udzielenie pozwoleń na symulowanie wejścia przez USB, debugowanie. To może
Doprowadzić do wycieku i utraty prywatności danych użytkownika. Dalej, tak, tutaj jest, znów są te zabezpieczenia MIUI. Oczywiście na to wszystko zezwalamy. Zdjęcie blokady OM domyślnie jest zaznaczone i nie możemy go odznaczyć, ponieważ już mamy odblokowanego bootloadera i nie możemy nic z tym zrobić. Stan odblokowania MIUI, urządzenie jest odblokowane. Tak jak widzimy, wszystko się udało. Teraz pozostało nam tylko zainstalować TWRP, a więc jesteśmy już na to w zasadzie gotowi. Więc po prostu wyłączamy nasz telefon, może być podłączony pod USB, nie ma problemu, i odpalamy znów Fastboota tą samą kombinacją na czarnym ekranie. Przytrzymujemy włącznik plus klawisz ściszenia i uruchamia się fastboot. Teraz przechodzimy do komputera i pokażę Wam szczegóły. Okej, teraz na lapku ten folder mi unlock nam się nie przyda. W tym wypadku przyda się folder ADB. Tutaj już recovery sobie skopiowałem. I właśnie te recovery zaraz musimy sflashować. To jest nasze TWRP. I aby je sflashować, musimy mieć przede wszystkim konsolę, która nam będzie do tego służyć, a więc w tym wypadku użyjemy wieża poleceń, oczywiście jako administrator. Musimy się przełączyć tutaj, dlatego skopiowałem bezpośrednio folder ADB na dysk C i to będzie nasze najprostsze polecenie, które dzisiaj użyjemy. CDC slash ADB. Enter. I teraz musimy użyć komendy fastboot om spacja device my. OK. Jak widzimy, wpisaliśmy komendę Fastboot OM device info i tutaj mamy informację, czy nasze urządzenie jest odblokowane. Tak, krytycznie odblokowane. Tak, OK. A więc możemy zainstalować nasze recovery. A więc tak, wpisujemy komendę fastboot flash recovery spacja recovery.img i klikamy Enter. Wszystko się odbyło bez najmniejszych problemów i już mamy gotowe recovery. I możemy teraz w zasadzie już zamknąć okienko CMD i przechodzimy na telefon. Okej, tak praktycznie, jeżeli już mamy pobranego ROMa na karcie pamięci lub pobraliśmy jeszcze raz na pamięć telefonu, to praktycznie komputer nam się nie przyda w ogóle. Chyba że nie pobraliśmy, to jeszcze jest spokojnie, nie jesteście na zgubionej pozycji, jeżeli nie macie karty pamięci. Możemy go z powrotem ponownie uruchomić w trybie recovery, a w trybie recovery mamy dostępny tryb MTP domyślnie, a więc wystarczy, że w trybie recovery pniecie go pod komputer i macie od razu dostęp do plików naszego telefonu, a więc nie ma problemu. A więc tak, teraz jak uruchomić telefon w trybie recovery, on cały czas w fastboocie siedzi, a więc tak, w tym wypadku nie klawisz ściszenia, tylko klawisz zgłaśniania trzymamy plus włącznik. Aż do czasu nasz telefon się nie zrestartuje. Pokazało się logo Redmi, jeżeli się pokaże logo TWRP, wtedy puszczamy włącznik. Cały czas trzymamy oczywiście dwa klawisze. Pokazało się logo TeamWin Recovery, puszczamy włącznik. Nasze urządzenie nie powinno mieć żadnej enkrypcji w zasadzie. OK. I tak, za pierwszym razem mogło zgasnąć, to mnie troszeczkę przeraziło, ale tak naprawdę jest. Mamy to, co nam potrzebne. I teraz w zasadzie wszystko, co będziemy robić, to będziemy robić na telefonie. Właśnie przy pomocy tego oto tutaj narzędzia TeamWin Project Recovery. Pierwsze, co będzie, to musimy wywalić całkowicie z dysku system od Xiaomi, a więc wchodzimy sobie do zakładki Wipe, wybieramy Advanced Wipe i wywalamy po kolei. Dalvik ART, Data, Cache, Internal Storage, System ROT, Vendor i kartę pamięci zostawimy, bo tam mam dane. To akurat nie ma wpływu na system. I klikamy Swipe to Wipe. W zasadzie nie klikamy, tylko po prostu przełączamy palcem. Wszystko się ładnie formatuje i odbyło bez żadnych błędów. Jeżeli się wzorowaliście na mojej instrukcji, to powinno tak właśnie być. I teraz druga rzecz, którą robimy, to już nie wipe, tylko w tym wypadku format data. To trzeba zrobić jeszcze tak osobno już. I musimy wpisać tutaj po prostu yes, odpowiedź słowną i zaakceptować. OK, sformatowano datę, bug. Cofamy się i teraz możemy instalować właśnie na takiej czystce nasz system. Lecz jak już to zrobiliście, pamiętajcie, że nie macie systemu partycji. Jak podłączycie telefon pod kompa, to będzie po prostu pustka. Będzie pusty wolumin bez stworzonych partycji, właśnie.
OK. I teraz musimy zainstalować nasz system, a więc wchodzimy sobie w install, wybieramy sobie pamięć, select storage, karta pamięci microSD i mam tutaj gdzieś folder o nazwie Project Pixel. Tak, Pixel Project, tak to sobie nazwałem ładnie. I mam tutaj jeszcze zapasowe MIUI, które mogę od razu zainstalować, jeżeli ten system będzie mi nie odpowiadać. To jest bardzo spoko właśnie przez TWRP. Jeżeli zainstalujemy MIUI Lavender i zablokujemy bootloadera, no to mamy telefon praktycznie jak nowy, nic się nie działo, nikt nam nie jest w stanie nic udowodnić, bo mamy zablokowany bootloader, oryginalne oprogramowanie i tak dalej. Ale póki co instalujemy oprogramowanie Pixel Experience Lavender. A więc klikamy i przesuwamy palcem Swipe to Confirm Flash. I teraz instalujemy oprogramowanie Pixel Experience i od tej pory będziemy mieli dosłownie czyściusieńkiego Androidka na naszym telefonie. Oczywiście to jest ROM OSP, żeby nie było. I dosłownie 20-30 sekund i już cały system nam się zainstalował. Możemy zrobić wipe cache delete, aczkolwiek już wcześniej to robiliśmy, więc nie musimy. To po prostu resetujemy się do systemu i klikamy reboot to system. Nie było informacji, że nie mamy zainstalowanego systemu operacyjnego i recovery nie walnęło nam takiego błędu, a więc jesteśmy pewni, że system został prawidłowo zainstalowany i wszystko powinno działać. Tak, mamy czyste logo rozruchowe od Google'a. I już ta animacja bootloadera. Ciekawe, ile czasu będzie potrzeba, żeby się uruchomił. Dobra, liczymy. Raz, dwa, trzy. Nie, dobra, bez przesady. Po prostu robię cięcie. Encrypting. Robi się to samo u mnie, co na Xiaomi Mi A1. Tak było, jak miałem Androida One. Także to akurat jest normalne, że tak za pierwszym razem się robi i robi się jeszcze jeden ponowny rozruch. Oczywiście tam przyściutko sformatowałem datę, mogłoby być z tym właśnie ekranem, który przed chwilą widzieliście, problem dosyć taki większy, jeżeli byśmy wcześniej nie wykonali tego wipe'u daty i formatu. Oprócz tego wipe'u daty, cache'a, Dalvika i jeszcze formatu. Gdybyśmy nie wykonali formatu, to mógłby być problem, ale teraz nie ma żadnego problemu. I od tej pory mamy urządzenie z czystym Androidem od Google'a. Dosłownie, bez żadnych dodatków, nakładek producenta. Mamy po prostu czysty interfejs, który jest troszeczkę jak na ironię bardziej prądożerny niż MIUI, no ale przynajmniej nie ma lagów w animacji. Animacje są płynne, wszystko płynnie chodzi. Dosłownie, bo już wcześniej testowałem tego ROMa i naprawdę bardzo polecam. Dobra, już mamy pierwsze uruchomienie. Witamy! Język polski, polski dla niedosłyszących, no czy ja wiem, raczej nie. Po prostu przechodzimy sobie, rozpocznij. Dobra, skonfiguruj sieć Wi-Fi, widzi sieci Wi-Fi, a więc to już jest ogromny progres. W sumie nie dziwię się, że widzi, bo w zasadzie to jest wersja oficjalna oprogramowania, więc tutaj dosłownie wszystko działa. Nie ma takiej rzeczy, która by nie działała. Pod 5 GHz się podepnę. Ciekawe, czy WPS-a by obsłużył. Chyba podczas instalatora nie ma WPS-a, nie. Mogę co najwyżej statyczne IP ustawić i chyba statycznego DNS-a, czy tam DHCP, dobra. Uzyskał sobie adresik IP. Teraz tak, patrzę na tą ikonkę Wi-Fi. Ten x-ik powinien zniknąć, aczkolwiek to już miałem nawet na MIUI ten problem, że mnie rozłączało z Wi-Fi i miałem polecenie, w zasadzie informację, brak połączenie z internetem. To już jest sam problem z kartą sieciową akurat w tym moim modelu. Tym się nie trzeba przejmować. O, jak widzicie, już się połączył. Nie udało się połączyć z internetem. Jak to nie? Dopiero teraz się udało. A. Dalej. Głupi setup. Rozpocznij. Już mam sieć skonfigurowaną, sprawdzanie dostępności i aktualizacji, instaluję aplikację, to jest czysty Android, a więc tutaj jeżeli chodzi o samą konfigurację, może to wyglądać zupełnie inaczej niż na MIUI, musicie być tego świadomi. Teraz takie tipy, jeżeli chcecie, żeby wasze urządzenie chodziło płynnie i nie zamulało jak wasze poprzednie, nie kopiujcie aplikacji z innych telefonów albo z waszej chmury, to co było zainstalowane na poprzednim telefonie, bo to jest po prostu błąd i od razu zamulanie tak na nowo postawionego systemu. Teraz musimy się zalogować do Google'a i cieszyć się czystym interfejsem. I tak oto doszliśmy do końca.
naszej konfiguracji i voilà. Mamy czystego Androida prosto od Google'a. Tak. Nie ma tu nic więcej, no z wyjątkiem kamerki od Lineage OS-a, ale spokojnie aparat Google można sobie bez problemu doinstalować ze sklepu Play. To akurat nie jest problem. Widzicie, jak to się wszystko szybko otwiera. Tak. Ten pierwszy experience jest naprawdę mega. Nawet nie ma tutaj YouTube'a i nic. Trzeba po prostu wszystko doinstalować. Zdjęcia Google jedynie są. Wow. I no w sumie to by było tyle. Zainstalowaliśmy czystego Roma. Jeszcze kilka kont muszę tutaj dodać. Informacje o telefonie, Redmi Note 7, wersja system Android 9. Jak widzimy, stan aktualizacji zabezpieczeń 5 września, czyli w sumie nawet dosyć świeże. W sumie. Pixel Experience Official Redmi Note 7. Są aktualizacje systemu? Aby znaleźć ten przykład, ręcznie sprawdzić dostępność nowych aktualizacji, użyj przycisku odśwież. Tak, chyba nawet mamy tutaj OTE zapewnioną. Z tego co widzę, jeżeli to jest wersja oficjalna. Nie ma żadnych aktualizacji, no i to się zgadza, bo na serwerach Pixel Experience jeszcze nic nie ma. Mamy tutaj gesty, uruchamianie aparatu, dwa razy klawisz włącznika, to się zgadza. Aparat działa dobrze, nie mam żadnych zarzutów. Może być jedynie jego działanie troszeczkę ograniczone w porównaniu do tego oryginalnego z interfejsu MIUI. 15% baterii już mamy powiadomionką. A i tak było mało. Tak to jest, jak się robi takie rzeczy na 20% baterii. Radzę mieć tak co najmniej 50 naładowane w razie co, chociaż dobra, przesadzam, co najmniej 30. Przesuń w górę do przycisku ekranu. Tak, znam te gesty z Pixela. Tak, w sumie to było u mnie też w Xiaomi Mi A1 na Androidzie One właśnie. Spoczko jest to przełączanie się pomiędzy aplikacjami, aczkolwiek trzeba się do tego przyzwyczaić na swój sposób. Po prostu. Ale rzeczywiście, tu wszystko jest o wiele bardziej responsywne niż na stokowym systemie. Co prawda, no, może mieć to troszeczkę mniejszą sprawność, bo tam w Antutu robiłem nawet testy wydajnościowe tego. No i szczerze mówiąc, ten system jest tylko dosłownie troszeczkę może ma gorszy UI. Wydajność samego interfejsu jest może tylko troszeczkę gorsza od MIUI, ale tak poza tym pamięć ROM tutaj sobie o wiele szybciej radzi, jak i pamięć RAM. Grafika i procesor są mniej więcej na tym samym poziomie porównywalne do oryginalnego ROMu, bo robiłem tutaj benchmarka. Dobra, w każdym razie już to by było ode mnie na tyle. W zasadzie wszystko już zrobiliśmy, także no. Niedługo wrzucam kolejny odcinek, w którym wam pokażę, jak odinstalować tego Roma i wrócić do oryginalnego oprogramowania. A więc do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.